Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z pianką bezową. Jest to nietypowy sernik z bardzo dużą ilością mleka. I na kruche ciasto potrzebować będziemy 1,5 szklanki mąki pszennej, 3 łyżki cukru, 1 łyżkę kwaśnej śmietany, płaską łyżeczkę proszku do pieczenia oraz 10 deko masła. Masło ścieramy do mąki na dużych oczkach. I zarobimy ciasto i damy do lodówki na 30 minut. A później przygotujemy ser. Do sera potrzebować będziemy 1 kg sera, szklankę cukru, 3 szklanki mleka, dlatego to jest sernik nietypowy, 3 szklanki mleka, 4 jajka i pozostawione białka z ciasta kruchego zrobimy pianę i do tej piany będziemy potrzebować 3 łyżki cukru, 3 białka i łyżkę budyniu. A teraz zarabiamy ciasto. Dodaję żółtka i należy energicznymi ruchami zarobić kruche ciasto. Formę 25 na 30 mam już przygotowaną, wyłożoną papierem do pieczenia. A do sera, ser dzisiaj zrobimy w robocie i do sera damy to mleko bardzo gorące. Należy je, powiedzmy, prawie zagotować i dać do masy serowej. Ale najpierw skupimy się na kruchym cieście. Ciasto już mam prawie przygotowane. Zawijamy w folię i dajemy do lodówki. Tak. Tak, przygotowane kruche ciasto dajemy do lodówki na 30 minut. I teraz przygotujemy ser, tak jak wspominałam. Mam tutaj 1 kg sera, szklankę cukru, 4 jajka. Wszystko przekładam do robota. A tutaj mam 3 szklanki bardzo gorącego mleka i 1 budyń. I teraz ser kruszymy i przekładamy. Całość zalewamy gorącym mlekiem, uruchamiamy robot i ucieramy. Masę serową już mamy utartą. Jest ona rzadka, ale proszę się tym nie przejmować, ponieważ ten sernik tak ma wyglądać. I tutaj wylewamy na schłodzone kruche ciasto masę serową i wstawiamy na godzinę do pieczenia. Później zrobimy na wierzch piankę. Teraz sernik wędruje do piekarnika.
Sernik już mamy godzinę w piekarniku. Teraz zrobimy pianę. Mam tutaj dwa białka, szczyptę soli, cukier, trzy łyżki i jedną łyżkę budynku. Białka ubijam na sztywno, dosypując porcjami cukier. Na sam koniec dam budynek. Białka już mam ubite, dosypujemy budyń i delikatnie piankę mieszamy. Przełożymy do worka cukierniczego i będziemy wyciskać na prawie upieczony sernik. Sernik był godzinę czasu w piekarniku. Sernik już na wierzchu jest suchy. Świadczy o tym, że jest upieczony. I teraz będziemy wyciskać na sernik piankę. I ponownie powędruję do piekarnika na około 10-15 minut. Po tym czasie piekarnik wyłączymy i sernik będziemy studzić w piekarniku przy otwartych drzwiczkach. Przygotowany sernik ponownie wędruje do piekarnika. Możemy sobie dowolnie zrobić, jaką krateczkę lubimy, taką sobie możemy zrobić, dowolny wzorek. Ja sobie wymyśliłam taką kratkę, ale to jest dowolność. Tak, i tak przygotowany sernik na około 15-20 minut do piekarnika, a później studzimy. I tak oto wygląda sernik z pianką. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik z pianką.